Zdrowia, szczególnie dla normalnych, abyśmy żyli w ciekawych czasach. No nie wiadomo, czy to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to jest jeden z najdziwniejszych lat. To jest rok, no po prostu nieprawdopodobny, już od stycznia do teraz, do sierpnia. Tak dziwaczny, że aż człowiek nie wierzy, no ale jest, z każdym dniem jest coraz dziwaczniejszy. No, korona 19, panika 19, zachowanie budżetówki, zachowanie polityków, urzędników, wariują, ludzie też już nie wytrzymują, no ale wybory, teraz jest wybory, co 4 lata w Ameryce są wybory, są konwencje, są prawybory, także Joe Biden wybrał sobie wiceprezydentkę, no oczywiście wszyscy wiedzieli, że to musi być kobieta, no i musi być to czarna kobieta, no czarna kobieta to ona za bardzo nie jest, no bo matka to jest z Indii, hinduska, stuprocentowa hinduska, ojciec jest pół biały, pół czarny, no także w najlepszym wypadku ona jest 1/4 murzynka, no skórę ma czarną, twarz no nie ma takiej afrykańskiej, nie ma nosa afrykańskiego, nie ma policzków i tak dalej, i tak dalej. No ale to się dziwnie dzieje, tak? Dziwnie dzieje się, bo to jednak prawybory w Ameryce i konwencje, to było troszeczkę inaczej do 1831 roku. No to patrząc tak na historię Polski, no to jeszcze kilkadziesiąt lat przed powstaniem styczniowym, ale wybierano kandydatów. Kongres wybierał, brał sobie jednego ze swoich, no ale te konwencje troszeczkę się zmieniły, kiedy zaczęły się prawybory. Wpływ partii się troszeczkę zmienił, telewizja dużo później zmieniła przez ostatnie 60 lat, no ale nawet przed telewizją w 1924 roku to na demokratycznych prawyborach to głosowali 103 razy głosowali, kogo mają wysłać, żeby był kandydatem na prezydenta, no to było sporo. Jak Theodore Roosevelt w 1912 roku był wybierany, no to tam się rozeszli. W 1956 na konwencji demokratów, no to kwestionowali właśnie kandydaturę wiceprezydenta. No i teraz mamy wiceprezydentkę wybraną po linii poprawności politycznej. Czy ona jest uznawana przez czarnych? No raczej nie. Raczej czarni nie bardzo ją rozumieją. Jest ciekawa sprawa. Jej cała historia to była taka, że przede wszystkim to nikt nie wie, jak ją nazywać, jak mówić na imię. Czy jest Kamala, czy jest Kamla, czy jest Kamela, czy jest Harris, czy jest Harris. Także poprawiają ciągle ta Kamala, tak jak wspominałem, matka hinduska, ojciec pół na pół. Ogólnie rzecz biorąc, no to wredne kurwisze, można powiedzieć, to polityczne, mając 20 kilka lat, zaczęła się zadawać z gubernatorem, z burmistrzem miasta San Francisco, który był w wieku jej ojca, no w zasadzie została jego utrzymanką, on miał żonę, wcisnął ją do Rady Miejskiej, i to nie do jednej Rady Miejskiej, do dwóch komisji, dostawała tam 100 tysięcy rocznie razem, w sumie za 2-3 dni pobytu w tych komisjach. Kupił jej BMW, jeden z najdroższych modeli, także że jeździła tym samochodem w tym czasie, kiedy
została wybrana prokuratorką Kalifornii. A dlaczego została wybrana prokuratorką? No bo właśnie ten Brown, ten burmistrz, ten polityk i był w Radzie Miasta, był oskarżony przez prokuratora Kalifornii. No to on doprowadził, że po prostu jego kolesie zrobili wszystko, żeby tego prokuratora już nie wybrać i wybrali Kamalę Harris. No, Kamala Harris po prostu całowała, robiła wszystko, co było jej kazane. Skorumpowana po prostu po zęby, rozkładała nogi i po prostu trafiła do polityki. I właśnie on w jednym z artykułów, no taki list otwarty napisał w San Francisco Chronicle, napisał on, że ona powinna jakoś delikatnie odmówić przyjęcia tej kandydatury. No niestety agresywna baba, agresywna, skorumpowana baba nie widzi tego wszystkiego. No i mamy właśnie takich prezydenta. Prezydent jest jeden z najstarszych prezydentów. Jeżeli by wygrał i by szedłby do drugiej tury, no bo dwie kadencje w Ameryce są możliwe, no to będzie miał 81 lat, jeżeli by szedł na drugą kadencję. No ludzie się śmieją, że długo biedny nie pożyje i że wiceprezydentką będzie Kamala Harris. No jeżeli coś takiego by się stało, no to by było bardziej, ja nie wiem, tak jak są ci seryjni mordercy, samobójcy w więzieniach, tego Epsteina, który też się załatwił, no to będzie najbardziej, no nie wiem, czy to będzie śmieszne, czy to będzie tragiczne. No ale jeżeli by pozwolili, żeby Biden wykitował, no to by była makabra. Te konwencje partyjne, no to zrobił się jeden wielki cyrk, to się zrobiła jedna wielka rozrywka, to jest telewizyjna wielka gra, albo można powiedzieć mydlana opera. Trzeba pamiętać, że kiedy Clintonowa miała te swoje przemówienie na zaakceptowanie tego jej wyboru, no to oglądało to 30 milionów Amerykanów. Kiedy Trump dostał tą nominację i był kandydatem na prezydenta i on to zaakceptował w 2016 roku, no to oglądało to 33 miliony ludzi. No ale teraz już będzie troszeczkę inaczej, no z tego względu, że mamy tą różową plagę, że mamy ten dystans między ludźmi. No i to wszystko zmieniło. Wyniki tych badań społecznych, no to wiadomo, że to jest jedno wielkie oszukaństwo, to zawsze jest bazowane na 1200 osób, no i później tłumaczone jest, że badania są prawidłowe, że one reprezentują prawdziwe nastroje kraju, no czyli kraj ma 330 milionów ludzi, z czego na Trumpa głosowało 160 milionów, na Clintonową też głosowało 60 milionów, no i wszystkie badania opinii publicznej mówiły, że Clintonowa wygra, no ale to były właśnie takie badania na podstawie tysiąca różnych przykładów. W Labor Day, no to jest poniedziałek we wrześniu, zacznie się cała ta akcja, tak, wrzesień, październik, listopad. Poniedziałki w Ameryce, święta w poniedziałki, no to też jest ciekawe, bo kongres w 1968 roku ustalił właśnie, że jak mają być święta, to nie tam data miesiąca, tylko po prostu poniedziałek, tak żeby była sobota, niedziela i poniedziałek wolny. Tak, także jest między innymi właśnie Labor Day, czyli dzień pracy, jest Memorial Day, czyli Dzień Pamięci, Martin Luther King, no i jeszcze parę innych. No ale właśnie
drugiego poniedziałku we wrześniu to już się koniec, taki koniec oficjalny jest wakacji, koniec lata. Ludzie już składają barbecue, już nie pieką, to szykują się do jesieni. No i to politycznie to jest przyszykowywanie do wyborów w listopadzie. Cały ten wyścig, no to będzie teraz, ludzie będą się zastanawiali, o co to chodzi, tak, o co to chodzi, no bo Trump robi coś, no i Biden go w sumie atakuje, ale co innego by zrobił, nawet Biden atakuje Trumpa za to, że źle sobie poradził z pandemią. Tyle tylko, że Biden sam w sobie nie mówi, co on by zrobił lepiej. Wyborcy będą głosowali, bo będą myśleli, który jest lepszy. No Trump przede wszystkim ma to, że mówi, że koniec bezprawia, tak? Trump musi walczyć z tym bezprawiem w amerykańskich miastach, dyrygowanych, kierowanych, prowadzonych, ustawianych przez demokratów. Wszystkie te wielkie miasta to zostały opanowane przez socjalistów, demokratów. No i tam jest smród, brud i ubóstwo. Tam jest po prostu jedna wielka korupcja, rozdawnictwo, budżetówka. Jedyne, co komuniści, socjaliści są w stanie robić, no to zabierać duże podatki od tych, którzy mają, no i dawać tym, którzy głosują na socjalistów, tak, także to jest makabra. No Trump też jest dosyć ostry z Chinami, dlatego że przez ostatnie 40 lat, no to cała produkcja amerykańska, no i europejska, tak samo zniknęła, została zassana przez komunistów. Teraz jeszcze na razie nie ma reklam, nie ma reklam i to jest ciekawe właśnie, że reklamy, reklamy czy ogłoszenia polityczne Obama w 2008 roku w sumie zlikwidował państwowe czy publiczne czy podatników finansowanie kampanii politycznych. No i to pierwszy zrobił to Obama do 2008 roku, no to w zasadzie fundusze szły z podatników. No i Obama zlikwidował to, także od tego czasu, no to pieniądze przychodzą na polityczne akcje w zasadzie od ludzi, którzy dają pieniądze i dlatego on był taki efektywny, no ale to teraz ceną za ten cyrk, czy za ten tryk, czy za te takie oszukaństwo, można powiedzieć, Obamy, no to teraz wszyscy to używają i kandydaci to z reguły walą się w głowę, że nie wydają tych pieniędzy dużo wcześniej, bo później te pieniądze wchodzą coraz więcej. No i oni po kampanii, po przegranej czy po wygranej mają ciężkie pieniądze w kufrach, pochowane na kontach. No oficjalnie ich nie mogą wydawać na wakacje czy na jakieś inne samochody, także bardzo często ci kandydaci po prostu drapią się po głowie, dlaczego nie ogłaszali tych swoich wizji politycznych. Walenie się po mordzie, no zobaczymy, jak to będzie. Są dwie partie okopane jednak. Konserwatyści znają swoje, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja i kraj i tak dalej. No i komuniści, socjaliści, ateizm, brak granic, konfiskata broni, no rozdawnictwo i tak dalej, także te społeczeństwo jest rozdzielone, no i na całe nieszczęście jednak jest tak pół na pół, no można powiedzieć 45% i 45%, bo 10-12% to są ludzie, którzy niby nie wiedzą, za kim są, no to też jest dziwaczne, no i właśnie oni siedzą na tym
na tym płocie i tak się patrzą, na którą stronę przeskoczyć. No ale będą musieli zdecydować, kto będzie bardziej efektywny. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, możesz głosować, no to zrezygnuj, jeżeli jesteś, przynależysz do partii demokratycznej, no to zrezygnuj, przepisz się na niezależnego, no albo przepisz się na konserwatystę, na republikana, czy republikankę, no bo socjalizm niestety, jeżeli socjalizm wejdzie, no to będzie to, co jest w Seattle, to, co jest w Portland, w Oregon, to, co jest w Nowym Jorku, Syfkiła i Mogiła. W Nowym Jorku właśnie de Blasio i ogólnie rzecz biorąc i gubernator i burmistrz doprowadzili Nowy Jork do bałaganu. Ciekawa jest taka, no, ironia losu. Upper East Side, Upper West Side, to taka enklawa, można powiedzieć, liberałów, socjalistów, playgroundy tam były, budynki, apartamenty, dosyć przyjemne miejsce, no i socjaliści, kawiarniani socjaliści, można powiedzieć, kawiarniani i kawiorowi limuzynowi socjaliści, no i teraz właśnie tam im wrzucili do trzech hoteli. W jednym hotelu jest 150 facetów, no to alkoholicy, narkomani, pedofile i tak dalej. Obok jest drugi hotel, także cała dzielnica po prostu została najechana przez urzędników zboczeńcami, alkoholikami. No tam szybko się leczą. Jak to mówią, liberał zamienia się w konserwatystę po pierwszym razie, kiedy dostanie w mordę. No i właśnie ten Upper West Side, sporo z nich dostaje w mordę. No i nie zostają konserwatystami, nie zostają republikanami, po prostu uciekają z tamtych miejsc, wyprowadzają się. Nowy Jork opuszcza miliony, setki tysięcy ludzi opuszcza Nowy Jork. Nowy Jork nie wiadomo, jak się podniesie. De Blasio i Cuomo błagają o pieniądze z Waszyngtonu, pomimo, że są socjalistami. Ich polityka po prostu doprowadziła do tego, co doprowadziła. No jest to tragiczne. No nie jest to śmieszne, ale jest to tragiczne. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.